Dzień dobry, dzień dobry. Pokażę Wam trochę moich upraw. W tym roku to już poszalałam. Zobaczcie, to są arbuzy. W zeszłym roku może pamiętacie, jakie były małe i jakie były pyszne. Więc tak, ciekawe, że posadziliśmy dwa arbuzy w donicach i dwa arbuzy w ziemi. I te w donicach są po prostu o wiele, wiele większe. Zobaczcie, tu w tej donicy nic jeszcze nie ma. O, i tutaj wielki, a ten w ziemi malutki. No a teraz idziemy do pomidorów. No i tu może pamiętacie ten ogródeczek, który jest ogrodzony siatką. O, taki o kawałek. A kijki to poznajecie skąd są, prawda? Z nadodry. I tutaj mam trochę pomidorów. Tam też zaraz jeszcze pokażę. Rzodkiewka, porażka, kolejny rok. Kwitnie, wyrosła. Jedną rzodkiewkę mieliśmy, resztę nic nie ma. Tu są koktajlowe w tych donicach. Tu rosną ogórki chyba. Tutaj rośnie buraczek taki sałatkowy. Coś padł w tym upale, muszę go podlać. Tutaj mam jeszcze pomidory i to takie różne odmiany. Więc zobaczymy, co będzie, bo martwię się już tymi burzami, które zaraz nastąpią. Tutaj kolejna donica z pomidorami. No i tutaj są buraczki, które powinnam przepikować, ale jest taki upał, że naprawdę nie jestem w stanie w tej chwili, więc nie wiem, co to będzie. Ale główne uprawy to są tutaj. Mój mąż przekopał takie dwa kawałki, które też musieliśmy ogrodzić płotkami, żeby nam pieski nie wchodziły. Tu i tu. No i cóż, marzenie mojego męża, czyli ziemniaki. Ziemniaki jak dęby. Na razie zdrowe. W zeszłym roku miały oczywiście zarazę ziemniaczaną, ale to po deszczach, które się szykują, przypominam. Mam tutaj też, słuchajcie, kapustę. Patrzcie, jakie wspaniałe liście kapusty. Normalnie jestem w szoku. Tu ziemnior i tu mam moją dumę, czyli coś, co się bardzo łatwo hoduje, czyli jarmuż. Będę potem z niego wyciskać soczki. Jarmużu mam sporo, bo mam tutaj i tam jeszcze całe poletko. Tutaj rośnie to jest jedna kapustka i tutaj są kalarepki, troszkę papryczki. Nie wiem, czy coś z niej będzie. A, i tutaj mam groszek zielony. Fasolka schodzi, ale nie ma szału jeszcze. Co my tu mamy z kolei? Tu mamy tak, kapustę lipcówkę, posadzona dopiero co, selerek. I tutaj mamy kalafiorek. I te kalafiorki, proszę, zaczynają kwitnąć. Nie wiem, jeszcze nie widziałam, jak się hoduje kalafiora. Także jestem dość podekscytowana tymi kalafiorkami. No i ziemniaczki. Będzie drugi rzut tych ziemniaczków. No i tak wyglądają moje plany. Zaraz zerwę parę listków jarmużu. Dodam do sałatki. O, bo jest naprawdę duży już, patrzcie. Wow. No i tak to. Oby te wszystkie, ten tydzień burzowy, no tego wszystkiego nie zniszczył. Szkoda by było. Dzięki za oglądanie. Dzięki. A tu będzie groszek zielony.